Czy warto wydać kupę siana na tego typu narzędzie? W tym filmie poznacie moją subiektywną opinię na ten temat. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. W tym odcinku chciałbym się podzielić z Wami moimi odczuciami. Oczywiście będzie to subiektywne wszystko bardzo. Na temat tej oto frezarki. Jeżeli tematyka stolarska nie jest Wam obca i lubicie pracę w drewnie, na pewno wiecie, co to za urządzenie. Jest to tak zwane Domino od marki Festool. Jest to frezarka, która umożliwia nam połączenia w drewnie, czy też w płycie meblowej i w płytach stolarskich, we wszystkim tym, co jest drewnem i drewnopochodne, za pomocą takich specjalnych łączników. Chciałbym na samym początku już tego filmu Wam powiedzieć, że ten materiał nie jest sponsorowany. Domino kupiłem za własne, zarobione pieniądze. Około dwa lata temu, jakoś tak mniej więcej. Od tamtego czasu używam tego narzędzia. Jest to jedyne narzędzie tego typu, które mam na warsztacie, więc chyba już poznałem je dość dobrze, aby opowiedzieć Wam trochę o nim. Jeżeli nie znacie tego urządzenia, jest to frezarka, która umożliwia nam połączenia w drewnie, tak jak już powiedziałem wcześniej. Możemy ją postawić obok takich urządzeń jak lamelownica, kołkarka, czy też jakieś frezarki, które też umożliwiają nam jakieś połączenia w drewnie, czy też w drewnopochodnych materiałach. To urządzenie jest jedyne na rynku, ponieważ Festool ma patent na tego typu urządzenie. Z tego, co się orientuję, to ten patent gdzieś tam niedługo powinien wygasnąć, ale są chyba jakieś sposoby na obejście tego, żeby po prostu to przedłużyć, ale nie o tym. Wiele osób wychwala to urządzenie pod niebiosa, twierdząc, że jest to urządzenie, które nie ma zastępstwa. I jest w tym część prawdy, ponieważ tak jak już wspomniałem, Festool ma patent na budowę tego narzędzia i na sprzedaż tego. I po prostu nie ma żadnego zamiennika. Na pewno jakieś firmy, które produkują tego typu narzędzia, już mają gdzieś tam swoje prototypy przygotowane i tylko czekają na to, aby ten patent wygasł i wejdzie to po prostu na rynek. Tak mi się wydaje, to nie jest poparte żadnymi faktami, ale tak, trzeba się zgodzić z tym, że to jest jedyne w swoim rodzaju urządzenie, które jest niezastąpione podczas niektórych prac. I są to prace, które przede wszystkim polegają na tym, aby łączyć ze sobą jakieś drewniane elementy. Świetnym przykładem tutaj jest na przykład taka tralka schodowa. Wielu schodziarzy, z którymi gdzieś tam rozmawiam i oglądam nawet w internecie, po prostu montują tego typu tralki na właśnie kołki Domino. Dlaczego? Ponieważ gdy macie zwykły kołek, okrągły, no to jak dacie jeden ten kołek, no to ta tralka z czasem, gdy ten klej gdzieś tam sobie zapracuje i tak, albo przestanie po prostu trzymać, tralka będzie Wam się obracała, a tutaj z racji budowy kołka Domino możemy użyć jednego łącznika. Nie musi być to dwa łączniki, jak w przypadku kołków zwykłych. I taka tralka nie będzie nam się obracała. I to jest, to przede wszystkim jest taka główna zaleta według mnie tego, że jest to urządzenie bardzo, bardzo pomocne i niezastąpione w niektórych przypadkach. Urządzenie te pozwala nam również w dość mocny sposób połączyć ze sobą dwa kawałki drewna, które są połączone różnymi krawędziami desek. Są te krótkie krawędzie, są długie krawędzie. Jeżeli dwie długie krawędzie połączymy ze sobą za pomocą tylko kleju, jest to połączenie praktycznie nierozrywalne, jeżeli dobrze to zrobimy. Ale już jak chcemy skleić tą krótką krawędź deski, tak zwane sztorce, czy też do drugiego sztorca, czy do długiej krawędzi deski, no to jest już to trochę bardziej problematyczne, ponieważ tego typu połączenie na sam klej nie będzie wystarczające. I tutaj z racji tego, że Domino oferuje nam parę rozmiarów kołków w różnych długościach, w różnych średnicach, no to te połączenie można wykonać naprawdę bardzo dobrze i będzie one naprawdę bardzo wytrzymałe. Ja swoje Domino zakupiłem tylko i wyłącznie dlatego, w tamtym okresie, tylko i wyłącznie dlatego, że pojawił mi się projekt do zrobienia
takiego stołu ze skrzynią, gdzie ten stół był, gdzie ta skrzynia, przepraszam, była łączona pod kątem. No i zastanawiałem się, jak to zrobić. No wkręty nie wchodziły w ogóle w grę, więc postanowiłem, że zamówię sobie te domino i zrobimy to na domino. I od tamtego czasu używam tego narzędzia głównie do tego typu połączeń, gdzie trzeba połączyć te krótkie krawędzi desek z długimi albo krótka z krótką. Naprawdę jest to bardzo pomocne. Za pomocą zwykłych kołków również możemy to oczywiście wykonać, ale będzie to praca, która będzie wymagała od nas albo specjalnego narzędzia do kołkowania, czyli jakiejś kołkarki, albo niewiarygodnej precyzji, żeby zrobić to dobrze. W domino jest taka opcja, że nawet jak sobie gdzieś tam źle coś zatrasujemy, ucieknie nam milimetr, powiedzmy, od tej linii, gdzie chcemy, mamy tutaj opcję taką, że jedno połączenie robimy sobie na ciasno, czyli frezujemy otwór, który ma dokładnie taką średnicę i taki wymiar jak kołek domino. I mamy tutaj jeszcze takie trzy opcje do wyregulowania oscylacji frezowania, czyli możemy sobie ten otwór poszerzyć i wtedy mamy jeszcze troszeczkę miejsca na to, aby podczas montażu danego mebla czy też jakiegokolwiek elementu możemy to sobie wszystko jeszcze tak wycyrklować ostatecznie przed ostatecznym ściśnięciem czy też ściągnięciem tego za pomocą jakichś śrub rzymskich i tak dalej. Domina można również używać do tego, aby pozycjonować materiał, ale uważam, że z racji budowy tego narzędzia, że jest to dość ciężkie, duże narzędzie i chcemy na przykład, nie mamy prasy, chcemy sobie pokleić blat stołu i chcemy jak najmniej tych klawiszy mieć podczas klejenia. Domino będzie oczywiście świetne, jeżeli chodzi o wypozycjonowanie materiału, ale mówię, z racji gabarytów tego urządzenia, to jest najmniejsze domino, jest jeszcze większe domino, także to też musicie wiedzieć. Z racji gabarytów po prostu tego urządzenia będzie to trochę upierdliwe, to urządzenie jest ciężkie, one musi działać z odkurzaczem i tutaj wydaje mi się, że co do pozycjonowania wystarczy dobrej jakości lamelownica. Lamelownica jest przede wszystkim lżejsza, lamelownica jest bardziej poręczna według mnie. Lamelownica robi nam takie połączenia, które posiadają ten luz jeszcze na wyregulowanie czegoś na boki, więc przy klejeniu takiego stołu, czy blatu, czy jakiejkolwiek innej klejonki, ja bym wybrał osobiście lamelownicę, ponieważ jest jeszcze jeden powód, dlaczego wybrałbym tą lamelownicę, bo zwyczajnie te łączniki do lamelownic są tańsze, o wiele tańsze. Kołki domino oryginalne są bardzo drogie, są oczywiście zamienniki tych kołków. Jedne z nich produkuje na przykład Tolux, nasza polska marka i możemy sobie wyprodukować takie kołki nawet samemu, ale będzie to pracochłonne. No i z racji kosztów, które trzeba ponieść, no ja używałbym do konkretnych zadań takiego domina, a nie tylko do pozycjonowania blatów. Do tego raczej użyłbym lamelownicy, czy też nawet kołkarki, gdzie może koszt zakupu dobrej kołkarki będzie porównywalny z zakupem domino, ale jednak łączniki typu kołki są zdecydowanie tańsze. Jak już jesteśmy przy cenie, ja swoje domino 2 lata temu kupiłem za około 5000 zł brutto. Dlaczego? No bo brałem to w zestawie z takim Systeinerem, który miał w zestawie kołki i do tego jeszcze był zestaw frezów, które domino posiada. Można po prostu montować te kołki i tam chyba jest od 3 albo 4 mm do 10. I takich frezów możecie używać i w takich rozmiarach również dostaniecie łączniki. Ja zapłaciłem za to dość niedużo jak na tamte czasy, ponieważ nie wiem, ja fanboyem Festoola nie jestem generalnie, ale coś tutaj było, że ten Systeiner to jest jakaś stara wersja, że on jest jakiś bardziej kanciaty i tak dalej. W ogóle jest to dla mnie niezauważalne. Dla mnie liczy się to, aby taki Systeiner spinał się z innymi skrzynkami, które posiadam. Na przykład ze skrzynkami Hikoki się łączy, z innymi Festoolami oczywiście, czy też jakąś Makitą i różnymi jakimiś Thanosami i tak dalej. Naprawdę to działa bardzo dobrze, to było dla mnie w ogóle jakieś tam drugorzędne. Absolutną petardą według mnie, ale to ma każde akurat narzędzie marki Festool, jest ten system, że mamy po prostu przewód, który dołączamy sobie do urządzenia. Możemy mieć do odkurzacza wpięty jeden taki przewód, jeżeli oczywiście używamy odkurzacza,
i po prostu łączymy to sobie w samym urządzeniu. Działa to naprawdę bardzo dobrze, bardzo sprawnie i nie wypada nam ten przewód. Jest tutaj taki dość fajny system, który pozwala nam zablokować ten przewód i to jest naprawdę coś mega. Jeżeli wchodzicie w system Festoola, jest to oczywiście zaleta, no bo macie wtedy podpięty jeden przewód do na przykład odkurzacza i żonglujecie sobie tylko narzędziami, nie musicie ciągać jakiegoś narzędzia z kablem gdzieś tam zwisającym czy owinięty wokół narzędzia. Jest to trochę problematyczne, a tutaj naprawdę marka bardzo fajnie sobie to wymyśliła. Te rzeczy, o których ja mówię, to są pewnie takie proste rzeczy, o których każdy wie, każdy, kto się tematem interesuje, ale jeżeli chcesz wejść w taki system, ten właśnie festoolowy, czy też kupić sobie samo domino, no to wydaje mi się, że niektóre z tych rzeczy są dość istotne i warto po prostu o nich wspomnieć, mimo to, że to jest taka podstawowa wiedza, więc będę o tym wspominał. No bo ja nie posiadam dużej ilości narzędzi marki Festool, dosłownie jakieś 3 sztuki, frezarka, te domino i chyba Rotex. Z tego co pamiętam, czy coś więcej? Nie, nie mam nic więcej, więc naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, bo jak używam sobie na zmianę czy frezarki i właśnie domina, no to tylko sobie żongluję tymi narzędziami, nie muszę się martwić o ten przewód. Jeżeli kupujecie coś w secie, no to dostajecie do tego zawsze jakiś przewód. Macie tych przewodów całą masę, jeżeli uzbieracie dużo tych narzędzi, a na warsztacie będziecie używali sobie tylko jednego przewodu, góra dwóch, jeżeli będziecie, nie wiem, mieli pracownika, który też będzie na nich pracował. Absolutnie nie żałuję żadnej złotówki, tak jak już mówiłem, które wydałem na te narzędzie. Wiem, że są większe stolarnie niż moja, które nie posiadają tego narzędzia, nie mają pojęcia o jego istnieniu i nawet nie chcą go mieć. Ja uważam, że to, że zakupiłem sobie domino, po części przyczyniło się do mojego rozwoju, ponieważ niektóre rzeczy mogłem wykonać szybciej i bardziej precyzyjnie, bo same narzędzie jest naprawdę bardzo precyzyjne. Do tej pory, jak je mam, jeszcze się nie rozregulowało i nie wiem, co by musiało się tutaj stać, żeby coś się tutaj rozregulowało. Chyba musiałoby mi gdzieś upaść, ale naprawdę uważam na to narzędzie. Zaletą jest na pewno gwarancja, którą macie, tak? Tam jest paroletnia jakaś gwarancja, która działa w taki sposób, że jak coś się z narzędziem dzieje, przyjeżdża kurier, zabiera, jedzie to do serwisu, wy oczywiście za nic nie płacicie. No i stąd też pewnie bierze się cena tego urządzenia i każdego innego urządzenia z tej marki, ponieważ tutaj ten serwis gwarancyjny działa naprawdę bardzo dobrze. Miałem okazję wysyłać Rotexa i naprawdę sobie to chwalę. Dobrze, żeby tak sztucznie nie przeciągać tego filmu, ten film będzie dość krótki, ponieważ jest masa pracy tutaj na warsztacie, którą trzeba pokończyć. Zaraz kolejny wyjazd na montaż schodów i tak dalej. Mam nadzieję, że uda mi się to nagrać. Za tydzień zobaczycie realizację, no w końcu, tak? Więc też wyczekujcie tego filmu. Ale teraz jeszcze podsumowując cały ten odcinek, czy kupiłbym narzędzie te domino właśnie jeszcze raz? Tak, zdecydowanie kupiłbym, wyłożyłbym te 5 tysięcy, czy teraz nie wiem ile to kosztuje, 6-7, nie mam pojęcia, nie sprawdzam tych cen, bo to narzędzie niekiedy jest naprawdę niezastąpione. Możecie sobie robić nawet jakieś tam, sytuacja z dziś, robiłem ramiak, to zobaczycie w następnym filmie, robiłem sobie ramiak za pomocą domina, niepotrzebna była do tego jakaś wielka frezarka, zestaw frezów, zakupę siana i wystarczyła tylko ta frezarka i wiem, że te kołki domino na pewno tego nie puszczą, ramka wyszła perfekcyjnie, wszystkie przekątne kąty i tak dalej się zgadzają, też kwestia przygotowania materiału. Przyspiesza to pracę, no jakby nie było, przyspiesza to pracę i pomaga Wam wynieść ją troszeczkę, no level wyżej, tak, żeby naprawdę te projekty były dopracowane. No i to tyle, no ja uważam, że urządzenie jest warte swoich pieniędzy, mimo tego, że do marki nie pałam jakąś tam wielką miłością, jest mi całkowicie obojętna, ale naprawdę to urządzenie jest godne zakupu. Jeżeli rozważacie zakup tego urządzenia, to powiedzcie żonie, że jest po prostu potrzebne, bo naprawdę będziecie z niego bardzo zadowoleni. Dobra, kończymy ten film, znaczy ten temat kończymy. Treści, które pojawiają się na kanale ostatnio są tylko i wyłącznie merytoryczne albo o jakichś tam odczuciach i tak dalej. Mam taki nawał pracy, są to rzeczy powtarzalne, że nie chce mi się tego po prostu nagrywać. Goni mnie termin, przesuwają mi się terminy i tak dalej. Do końca roku jestem tak zapchany, że nie wiem jak to wszystko ogarnę, więc
poczekajcie cierpliwie i naprawdę te realizacje jakieś tam mniejsze, większe będą się pojawiały. Teraz mam właśnie na wyjeździe schody, które chcę Wam pokazać, ponieważ jest to dość duży projekt, tam ponad 30 trepów, to zobaczycie, jakieś tam ciekawe montowanie rurek do ściany, do sufitu i tak dalej, zobaczycie jak ja to wszystko robię. Chcę Wam pokazywać tego typu rzeczy, abyście również mogli sami spróbować. Apel do innych fachowców, nie bójcie się tego, że ktoś tam coś w internecie pokazuje, to Wam chleba nie zabierze roboty, jest po prostu tyle, że naprawdę jest nie do przerobienia, więc warto by było zadbać o jakiś marketing i tak dalej, żeby te stolarnie się gdzieś tam nie zamykały. Ja rozumiem, że duże firmy bardziej odczuwają spadek zainteresowania na rynku niż takie małe jak moja, ale trudno, no takie jest ryzyko. Sądzę, że jeżeli ktoś robi i chce przede wszystkim coś robić dla ludzi, znajdzie sobie pracę bez problemu, znajdzie zlecenia. Kwestia tylko pokazania siebie gdzieś w świecie, więc pamiętajcie o tym, aby pokazywać rezultaty swojej pracy, samą swoją pracę, czy też, no nie wiem, rozwieszać banery na mieście, bo to też jest bardzo istotne. Jak założycie firmę, nikt nie dowie się samoczynnie, że wy tu jesteście, musicie się gdzieś pokazać. Stąd też kręcę sobie teraz te filmy, tak, żeby ludzie po prostu widzieli, że ktoś taki jest, co robię. Jeżeli się podoba, to dzwonię. Mam już wielu takich klientów, którzy po prostu chcą, aby coś ode mnie stanęło u nich w domu, czy ja bym musiał zamontować coś u nich w mieszkaniu. Dziękuję. To tak, dziękuję, że mnie wysłuchaliście, bo tak na końcu trochę się rozczuliłem, ale życzę Wam miłego weekendu, tej miłej niedzieli, jeżeli to oglądacie z rana. No i co? Widzimy się w następnym filmie, który już za tydzień. Na razie. Cześć.